Michał Czarkowski. No Michał, jest zwycięstwo 2-0, ale to chyba nie był porywający występ wasz. Nie był porywający występ i przede wszystkim zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że mecz może tak wyglądać. Graliśmy z takim, a nie innym przeciwnikiem, który się co prawda cofnął i myślę, że każdy to robi tutaj. Ale druga sprawa jest taka, że my nie porwaliśmy swoją grą i powinniśmy się cieszyć z tego zwycięstwa. Amen. Trenerze, zwycięstwo 2-0, ale nie zapytam nie tyle o wynik, co o gracze. Pan jest zadowolony z tego, jak się piłkarze prezentowaliście na boisku? No z pierwszej połowy zdecydowanie tak. Pełna dominacja, 45 minut. Drugie troszeczkę niepotrzebnie daliśmy się w taki... Raz oni, raz my, zupełnie niepotrzebnie, trzeba było to szybciej wykorzystać w którąś z sytuacji, które mieliśmy i byłby spokój, ale ja jestem zadowolony, bo wygraliśmy 2-0. Generalnie zespół z Tarnowa Podgórnego oddał jeden cenny strzał Macieja Szerfena i to wszystko w chyba 70 minuty. No do przerwy nie podeszli pod naszą bramkę, z czego jestem też bardzo zadowolony, no bo to się gra jak przeciwnik pozwala. My na wiele dzisiaj Tarnowi nie pozwoliliśmy. Szkoda nie korzystać z sytuacji, bo były jeszcze dwie do przerwy. Można było w 90 minucie też pokusić się o zdobycie trzeciej bramki. Ale za 2-0 jest tyle samo punktów, co za 3-0. Także jakoś nie będę bardzo mocno dramatyzował i miał wielkich pretensji do Michała. Za chwilę nam pomoże, jestem o tym w 100% przekonany. Ale też ciekawostka taka, że teoretycznie prowadziliście cały czas grę, to wszystko się układało, ale do końca w zasadzie musieliście drżeć za wynik. No tak, tym bardziej, że dostaliśmy nauczkę od Nielby Wągrowiec, gdzie to samo, identycznie mecz wyglądał. Mieliśmy jeszcze więcej doskonałych sytuacji do podwyższenia i wtedy nie strzeliśmy się. W 85 minucie zemściło na nas to straszliwie. Po jednym z kontrataków Błażej Nowak nam strzelił bramkę. My musimy nad tym elementem zdecydowanie popracować, bo ta skuteczność jest troszeczkę nawiasem na naszą piętą achillesową, ale ja myślę, że zespół spokojnie, jak jeszcze więcej tych treningów stricte na boisku będzie, jeżeli chodzi o poprawienie skuteczności, to i przełoży się to potem na mecz. Ja muszę tylko dodać, że to jest trzecie zwycięstwo na wiosnę, bo jeden mecz odbył się awansem z Warlubiem, to już był mecz z rundy wiosennej, mamy komplet 9 oczek. A druga bardzo ważna i istotna sprawa, to w tych trzech meczach nie straciliśmy bramki, to też jest bardzo dobry prognostyk. Zwycięstwo na ławce z byłym kolegą z boiska, czy to też był jakiś dodatkowy smaczek tego pojedynku? Nie, ja w tych kategoriach tego w ogóle nie rozpatrywałem, z Piotrem się znamy już tyle lat, że nie było żadnych animacji. Między nami jesteśmy dobrymi kolegami z boiska i życzę Piotrowi, żeby teraz z moim przeciwnikom jego zespół zabierał punkty, będę na pewno kibicował, bo liczę na to, że pozabiera tym, którzy tam za nami są, za naszymi plecami. Nie, żadnych animacji nie było, zawsze się spokojnie na boisku i poza boiskiem dogadywaliśmy z Piotrem. Drugie zwycięstwo w tym sezonie, myślę, że pewnie w szatni coraz głośniej mówi się o awansie. Jak pan postrzega tą obecną sytuację i plany na przyszłość? No taki cel był w przerwie zimowej, że mamy powalczyć, jeżeli jesteśmy na takiej pozycji wyjściowej, na jakiej byliśmy po jesieni, czyli na trzecim miejscu. Zaraz po pierwszym miejscu udało się skoczyć na pozycję lidera, dzisiaj ją utrzymać, ale meczy jest mnóstwo jeszcze do zakończenia, to dwa mecze jeszcze o niczym nie świadczą, trzeba to cały czas ten wynik utrzymać. Będą różne na pewno momenty w tej lidze, bo tak zawsze jest w piłce, że to z góry można coś zaplanować, tylko dlatego jest taka rewelacyjna do oglądania, taka emocjonująca, bo ona jest nieprzewidywalna. My możemy sobie zakładać, że chcemy awansować, ale życie na boisku bywa bardzo przewrotne. Wygranie ligi jeszcze niestety nie gwarantuje tego, że będziemy mieli awans, bo musimy jeszcze rozegrać dwumecz w barażach ze zwycięstwem grupy opolsko-śląskiej. Dzisiaj kolejna 10. bramka Krystiana. Ma pan nadzieję, że wróci do swojej formy strzelackiej z początku poprzedniej rundy? Liczy pan na jego następne bramki w tym sezonie? Oczywiście, że liczę. Krystian to młody chłopak, ciężko też nad tym elementem pracuje na zajęciach i nareszcie, można powiedzieć, że nareszcie, bo gdzieś tam się nam lekko przyblokował i dochodził do sytuacji, ta piłka nie chciała wpaść, dzisiaj nareszcie wpadła. Moim zdaniem prawidłowo zdobył też drugą bramkę, bo mam sygnały, że spalonego nie było, bo tam jeden z kolegów był troszeczkę wyżej ustawiony i z mojej perspektywy też jeden z zawodników Starnowa po prostu złamał linię i Krystian idealnie się wstrzelił w tempo. No ale nie uznał sędzia, podniósł chorągiewkę. Fajnie, że Krystian zdobył bramkę.
Mam nadzieję, że teraz nadejdzie ta jego seria, czyli zdobycze bramkowe w każdym meczu. Bardzo mu sobie tego życzę.